I co mi teraz powiesz? Złapałam cię na tym, jak się całujesz z Marianą Montijo, żoną Eduardo. A wydawało mi się, że ona była moją przyjaciółką. To, co zobaczyłaś, nie usprawiedliwia twojego zachowania. Ach, nie. Co myślisz, że płynie w moich żyłach? Woda? Dlaczego tak mnie obrażasz? Ile brudów jeszcze wylejesz mi na głowę? Nie dramatyzuj. Żądam wyjaśnień. Nie mam ich. A jeśli chcesz krzyczeć, wyjdź stąd. Czas, byś nauczyła zachowywać się jak dama. Nie. Teraz jestem żoną, ciężko obrażoną. Dość mam, Józefino. Jesteś nie do zniesienia. Nie denerwuj się, zupełnie nieźle ci idzie. Dziękuję. Napije się pan kawy? Chętnie. Dziękuję. Co to za nowa służąca? To biedaczka z gór, mama przygarnęła ją z litości. Tu kawę? Kawa? Dziękuję, to bardzo miłe. Jeszcze kawy? Wystarczy. Milagros. Masz piękne oczy. Występują. Barcos de papel recorriéndote. Namiętności. Imagínate que tu piel es mar. Te navegaré. Amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo. Con mis manos y mis labios voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate que anclado estoy en tu corazón, amor mío. Imagínate que no quiero ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Quiero recorrer tu cuerpo, de tus brazos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Imagínate que mis manos son barcos de papel, amor mío. Josefina está... Mama, Josefina oszalała. Wpadła nagle do mojego biura. Entró de improviso en mi oficina. Zastała Mariana, która przyszła złożyć mi kondolencje z powodu śmierci dziadka i... Wymyślała ją. Wymyślała? To chyba niemożliwe. Nie wiedziałem, co robić, co powiedzieć Marianie. Było mi wstyd.
Una vergogna. Nazwała ją kanalią. Che le dico? Co takiego? La trattò male. Powiedziała, że zdradza ze mną Eduardo. Teraz myśli, że i Mariana jest moją kochanką. To mogła wymyślić osoba tylko tak niezrównoważona jak ona. Carmela. Carmela. Señor. Przygotuj mi kąpiel i szary garnitur. Tak, proszę pana. Wychodzisz? Tak. Idę na kolację z japońskimi przedsiębiorcami. Wybacz, nie będę ci towarzyszył przy stole. Interesy to interesy, synu. Gdzie zostawiłeś Josefinę? Została u mnie w biurze. Więc musi przeprosić Marianę. Jak Josefina mogła obrazić tak przyzwoitą kobietę jak Mariana? Montijo. Wejdzie do naszej rodziny, jak tylko Abel ożeni się z Barbarą. Musisz ją zmusić do przeprosin, albo ja to zrobię. Proszę, mamo, ty to zrób. Jestem wściekły i mógłbym ją skrzywdzić. Jestem zmęczony moją żoną. Zresztą ona mówi prawdę. Nie mogę jej nawet dotknąć. Muszę wyjść. Czy mam zadzwonić do domu, żeby ktoś przyjechał do panią? Nie, dziękuję. Idź spokojnie. Dobrze się czuję. Bardzo dobrze, ale nie wygląda pani najlepiej. Powiedziałam jej idź. Dobranoc, pani. Dobranoc. Obraża mnie. Wstrętny drań. Italo Linares, powiem ci całą prawdę. Żebyś cierpiał tak, jak ja cierpię teraz. Hola. Halo. Możesz mi powiedzieć, co wyprawiasz, Josefino? Ach, to moja ukochana teściowa. Italo wszystko mi powiedział. Zastała ich tu, jak się całowali. Nigdy więcej tego nie mów. Czego chcesz? Wywołać skandal? Oszalałaś? Nie muszę ukrywać brudów, pani Linares. Zamilknij, idiotko. Co się dzieje, Josefino? Masz taki dziwny głos. Co robisz? Piję. Jestem pijana, teściowo. Borracha. Stara harpia. Proszę z doktorem Linares. Proszę mu powiedzieć, że to ważne. Tak, dziękuję. Poczekam. Ta insensata no va lograr traerme problemas. Hola. Sí, Luisín, soy yo, tu abuela. O której godziny wychodzisz ze szpitala? Ano. Perdóname, no. Chciałabym, żebyś po pracy pojechał zabrać matkę z biura Italo. Perdóname, por favor. Luisín, ¿a qué hora sale? Tak, ona tam jest.
A ojciec jest w domu. Necesito que vayas a buscar. Nie mogę ci tego wyjaśnić przez telefon. Al escritorio de tu padre. No, no, no. Nie. Tu padre po prostu musisz pojechać po matkę. No, es algo muy desagradable. Przed chwilą z nią rozmawiałam. Jest no puedo kompletnie decirte pijana. Nada por teléfono. Es necesario que vayas a buscar a tu madre. ¿Cuándo? Co? Sí. Tak. Está bien. Es que tu madre está... Musisz po nią pojechać. Está ebria. Sí. Hasta luego. Tak, pijana. Ebria i... Pijana i szalona. Mama. Mama. To ja, mamo. Hijo. Ay, soy muy desdichada, mi amor. Jestem taka nieszczęśliwa, synku. Mamo, proszę. Nigdy się tak nie zachowywałaś. Nie lubiłaś alkoholu. Nie wiesz, co mi zrobił Italo. Zastałam go, jak się całował z Marianą, moją przyjaciółką. Mariano Montijo. Mamo, nie. To, co mówisz, jest bardzo dziwne. Nie można sądzić z pozorów, ale ja ich widziałam, Luizy. Widziałam ich tu. Dobrze, dobrze. Opowiesz mi potem. A teraz chodźmy do domu. Luizin, ten dom to moje więzienie i moje piekło. Proszę, nie opuszczaj mnie. To ty? Przyszła sprawdzić, co u was. Myślałam, że śpisz. Nie, nigdy nie zasypiam, zanim nie wróci siostra. Jest w salonie, zajmuje się gośćmi. Mamy elegancką kolację. Jak idzie Milagros? Fantastycznie. Dzięki Bogu. Bardzo kochasz siostrę, prawda? Bardzo. Była dla mnie jak matka. Jest taka dobra. Poświęca się dla mnie i dla dziecka. Przeszłyśmy ciężkie chwile. I kiedy jest się biednym, wszystko staje się o wiele trudniejsze. Kiedy tata umarł, zostałyśmy same. Teraz mama. Bardzo nas bolało. Matka umarła w górach. Zrozpaczona tym, że zostawia nas same. Nie płacz, Rosmaria. Jest powiedziane, że Bóg nas doświadcza, ale nie opuszcza. Po ciemnościach zawsze nadchodzi światło, które rozjaśnia nas. Ten człowiek Italo Linares przyspieszył śmierć mamy, wyrzucając nas na ulicę. Nie cierpię go. Jest wyniosły i patrzy na każdego człowieka jak na jakiegoś robaka. Trzeba być draniem, żeby wyrzucić na ulicę całą rodzinę. Ale teraz jesteście tutaj. Do kiedy?
Pani Mariana nie chce nas tu. Ona może nie, ale pani Chuan i jego ojciec tak. Estrello, panią domu jest Mariana, przecież widzę, że ona tu rządzi. Gdybym ja widziała i mogła pomóc siostrze. Jesteś inteligentna i nie jesteś dla nikogo ciężarem. A Milagros cię ubóstwia. Ale co będzie z jej życiem, z jej młodością? Odkąd pamiętam, zawsze się nami zajmuje, to niesprawiedliwe. Oby spotkała człowieka, który ją pokocha i sprawi, że będzie szczęśliwa, jak na to zasługuje. Tylko kto weźmie sobie na kark niewidomą i dziecko? Jestem dla niej zawadą. I martwi mnie to. Nie jesteś już zły? Nie. Już o tym nie myślę. Mogę być spokojna? Najzupełniej. Kochasz mnie? Bardzo? Uwielbiam, jak tak mówisz. Kocham cię bardzo. Jesteś moją panią i zostaniesz moją żoną. Szaleję za tobą. Przepraszam, nie chciałem cię przestraszyć. Zmęczona? Nie. Do pracy jestem przyzwyczajona, proszę pana. W Los Eibos zawsze kładłam się najpóźniej. Zostaw, niech Delicia to sprzątnie. Nie, proszę pana. To mój obowiązek. Nie denerwuj się takimi drobiazgami. Proszę mnie zrozumieć. Proszę mi mówić Juan. Nie, nie mogę pana tak nazywać. Juan, jestem tu służącą. Mogłabyś spokojnie być panią tego domu. Co pan wygaduje? Wiem, gdzie jest moje miejsce. Nie mogłabym być panią takiego domu. Nie potrafię nawet czytać ani pisać i jestem biedna. Bieda nie jest wadą, a bogactwo nie jest zaletą. To tylko okoliczności. A czytać i pisać można się nauczyć. Zajmę się tym i przygotuję cię do liceum. Zostaw to mnie, zajmę się wszystkim. Proszę pana, nie musi pan tego robić. Milagros, moja matka ma dług w stosunku do twojej. Jeśli ona o tym zapomniała, to ja nie. Chcę ci pomóc, tobie, twojej siostrze i dziecku. Jak ja się panu za to odwdzięczę? Za pana rady. Po pierwsze, nie chcę cię nigdy widzieć smutną. Po drugie, masz uczyć się wszystkiego, czego cię będę uczył. A po trzecie, nigdy nie utracisz swojej czystości, delikatności i niewinności. Jesteś niesamowita, wiesz? Jesteś jedną z tych dziewczyn, których już nie ma. Jesteś piękna, Milagros. Bardzo piękna. Muszę już iść. Abel, jutro przyjdę trochę później. Przychodź, o której chcesz.
Nie jesteś ani moim pracownikiem, ani wspólnikiem. I... Perla już poszła? Tak, przed chwilą. Juan, to oczywiście sprawa prywatna. Ale czy się mylę, mówiąc, że ty i Perla... Przyjaciele to tylko przyjaciele. Jestem pewien, że dla niej jesteś czymś więcej. Oczywiście Perla nie zwierza mi się, ale jestem bystrym obserwatorem. Nie chcę jej skrzywdzić. Oczywiście, że nie. Nawet jeśli jej nie kochasz. Perla nie zrezygnuje. Jest jedną z tych dziewczyn, które nie lubią przegrywać. I ona nigdy nie pogodzi się z twoją odmową, więc przygotuj się na długą i ciężką batalię. Będzie cudownym przeciwnikiem. Do jutra. Synu, wybacz mi. Nie opuszczaj mnie, błagam. Nie muszę ci niczego wybaczać. Każdemu zdarzają się złe chwile. Chcę być pewna, że mnie kochasz. Oczywiście, że tak, mamo. Kocham cię. Ale bardziej kochasz ojca. On jest twoim idolem. Oboje jesteście dla mnie ważni. Kamila, trzeba ją położyć. Biedactwo, Lucin, co się stało? Ona nigdy nie piła, ale ostatnio dziwnie się zachowuje. Dobrze dawałaś sobie radę dziś wieczorem. Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, jak to się stało, że pomogłaś mojemu narzeczonemu po wypadku? Spotkałam go w górach, był ranny, prawie nieprzytomny. Opatrzyłam go. Tylko tyle? A, wydaje się, jakby ci zawdzięczał życie. Opatrzyłam mu tylko ranę, a potem pomogłam mu zejść z góry i wskazałam, gdzie jest Los Ceibos. I potem już go nie widziałaś? No. Nie, proszę pani. Bueno, hasta que lo vi aquí. Dopóki nie spotkałam go tutaj. Sabías de quién se trataba cuando... A wiedziałaś, kto to był, kiedy mu pomagałaś? No, nie, nie zapytałam go. Pero no vivías en Los Ceibos. Nie mieszkałaś w Los Ceibos? Sí. Tak, ale... Pero el señor pan Italo, Italo Linares wyrzucił nas stamtąd. Dlaczego? No lo sé. Tego nie wiem. No quieras aprovechar. Nie chcesz wykorzystać przysługi, jaką wyświadczyłaś Heblowi? No, yo nunca haría una cosa como esa, señorita. Nie. A mí por el contrario me parece que... Mnie się wydaje, że jesteś zdolna do wielu rzeczy. W ciągu tego krótkiego okresu okazało się, że jesteś wścibska. Przecież to przez ciekawość zniszczyłaś moją suknię. Nie zrobiłam przecież tego umyślnie. To wszystko dlatego, że nigdy nie widziałam z bliska sukni ślubnej. Więcej nie dotknę żadnej pani rzeczy. Możesz dotykać tylko rzeczy codziennego użytku. Mam bardzo drogie stroje. A ty jesteś odpowiedzialna za wszystko, co się tu znajduje.
Está bien. Tak, proszę pani. Bueno, bueno, dobrze, niech sprawa tej sukni przejdzie do historii. I wierzę, że będziesz mi dobrze służyć. Dla swojego własnego dobra. Oczywiście. Nie będzie się pani na mnie skarżyć. Czy jestem jeszcze potrzebna? Nie, możesz odejść. Oczywiście wiesz już, że masz mi przygotować kąpiel o 8, a śniadanie jem w łóżku. Wiem. Dobranoc, panienko Barbaro. Milagros. Milagros. Chcę, abyś pamiętała o jednym, tak proszę pani. Mężczyźni z tego domu, zresztą z każdego domu, jeśli zwracają uwagę na młodą i ładną służącą, myślą zazwyczaj tylko o jednej nocy przyjemności. Nie zapominaj o tym. Możesz odejść. Dobranoc. Chyba ciśnienie spadło. Lepiej się czujesz? Wybacz mi, synku. Nie powinnam pić. Nie jestem przyzwyczajona. Nie. Nic nie mów. Musisz wypoczywać. Pod żadnym pozorem nie wolno ci pić. Puls jest już normalny. Mamo, wypicie całej butelki alkoholu, tak jak ty zrobiłaś, może nawet spowodować śmierć. To po prostu szaleństwo. Żebyś nie wiem co czuła, nie pozwól, by się to obracało przeciwko tobie. Na wszystko znajdzie się lekarstwo. A teraz postaraj się zasnąć. Ja z nią trochę zostanę. Będę wdzięczny. Co się stało? Powiedz. Zastałam Italo i Marianę w biurze, jak się całowali. To niemożliwe. Przysięgam, nie wymyśliłam tego. To nie zazdrość. Byli tam. Widziałam na własne oczy. Od dawna coś podejrzewałam, ale Mariana udawała moją przyjaciółkę. Ależ ona jest mężatką. Ona jest przewrotna. Italo stracił dla mnie cały szacunek. Dla mnie, dla rodziny, dla syna. Carmelo, ten człowiek staje się niemoralny, jest zepsuty. Chce pan jeszcze kawy? Nie, dziękuję. Milagros. Masz przepiękne oczy.
Ítalo. Ítalo. Prosiłam Luisin, aby pojechał po Josefinę. Przywiózł ją kompletnie pijaną. Nie można pozwolić jej, by o tym mówiła. Zaczynam myśleć, że potrzebuje nauczki. Przydałaby jej się. Masz rację i dam jej ją w odpowiednim momencie. Postaraj się zasnąć, Josefino. Dziękuję za wszystko. Czego chcesz? Zrujnować mi życie? Zabraniam ci wspominać o tym, co widziałaś w biurze. Ale to, co zobaczyłam, było wstrętne. Jesteście degeneratami. Luisin! Nie wiesz, do czego jestem zdolny. Ty ze swoimi słabościami i kompleksami nie zniszczysz przyjaźni między naszymi rodzinami. Jesteś wstrętny. A ty jesteś histeryczką. Luisin dowie się, jaką jesteś kanalią. Jeśli zrobisz z Luisina mojego wroga, po prostu zabiję cię. Tak, Max, to ja. Co się dzieje? Nie, nie. Niestety, Leandro nie wrócił. A zresztą ma kłopoty z kolanem, przewrócił się ćwicząc. Może będzie konieczna operacja? Wolałbym, żebyś tam poszedł osobiście. Nie, nie. Weź helikopter. Nie chcę ruszać Sokoła. Dobrze. Jestem wdzięczny. Para los efectos especiales el mismo helicóptero. Tak. No quiero que salgan al aire. Szczęśliwej podróży. Sí, sí. Bueno. Dicho. Y muchas gracias. Ah, buen viaje. Hola. Hola. ¿Arreglaste lo del pasaporte? Sí. ¿Załatwiłeś paszport? Tak. Dostanę w przyszły piątek. No. Coś się działo? Nie. To był miły wieczór. Dla mnie też. Obserwowałem ciebie i Barbarę wczoraj wieczorem. Będziecie dobraną parą. Mam nadzieję. Naprawdę ją kochasz? Tak. Jestem gotów do małżeństwa. Wydaje ci się, że nie mam na to ochoty. Dzieje się ze mną coś dziwnego. Na przykład. Podoba mi się ta dziewczyna. Jaka dziewczyna? Milagros. Co ty wygadujesz? Że podoba mi się Milagros? To prawda i nie widzę w tym nic dziwnego. A niby dlaczego nie może mi się podobać? Jest młoda, jest piękna, jest w niej coś szczególnego, czego nie mają inne, z którymi chodzę. Nie jest jedną z tych, co chcą uwieść faceta. Przeciwnie, to my mamy ochotę ją zdobywać. Juan, nie zwód dziewczyny, nie powtarzaj tej samej historii, co zawsze. Bogaty chłopak i biedna dziewczyna. Wiesz, że nie interesują mnie takie głupstwa. Ale ta biedna dziewczyna podoba mi się. I to bardzo.
Kiedy pokocham jakąś kobietę, zrobię to niezależnie od tych wszystkich idiotyzmów. Rozumiesz? I co zrobisz? Rozkochasz ją w sobie i postarasz się być uległa? Na razie chcę jej powiedzieć, że bardzo mi się podoba. A reszta przyjdzie sama. Stanie się to, co ma się stać? Nie bądź hipokrytą, Juan. Nie obrażaj się. Ale rozmawiamy jak mężczyźni. Wiesz, co się stanie. Posłuchaj, nie powiem, że jestem mnichem, który ślubował czystość. Miałem przygody, tak jak ty. Lubię kobiety, ale... Naprawdę nie mam zamiaru wykorzystać Milagros. Szanuję ją. I kiedy ją widzę, chcę ją mieć. To prawda, ale nie na jedną noc. Myślę, że mogę się w niej zakochać. Dzień dobry. Jak się czujecie, dziewczyny? Cześć, Estrello. I co słychać? Pani Mariana chce, żebyś wyszła z panem Eduardo do ogrodu. Masz to robić codziennie. Mam szczęście. Bardzo go lubię. Biedak żyje zagłuszony przez piekielną żonę. Ta go źle traktuje. Często widziałam, jak miał łzy w oczach. A jest taki dobry. Tak. Esto es para ustedes. To dla was. Proszę. Ropa. Ubrania, drobiazgi. Estrello, co za wstyd. Nie możesz nam oddawać swoich ubrań. Proszę, Milagros. Nie używam ich, a są jeszcze w dobrym stanie. Utyłam kilka kilogramów i nie mogę ich założyć. Wydaje mi się, że będą pasować. Masz ten sam rozmiar, co ja. Nosimy chyba ten sam rozmiar. Dziękuję. Pani nie chce, żebyśmy nosiły żałobę, a my nie mamy ani grosza. To nic takiego. To jest naprawdę piękne. Milagros, powiedz mi, ile pani ci płaci? 20 australii tygodniowo. 20? Chyba dziennie. To jałmużna. Co za sknera. 20 australii nie starczy nawet na mydło. To jest wykorzystywanie ludzkiego nieszczęścia. To wyzyskiwaczka. To mnie oburza. Mnie nic więcej nie trzeba. Ale tu mam dach nad głową. To jest najważniejsze. Któregoś dnia, kiedy skończę szkołę, kiedy będę gotowa, będę mogła postarać się o coś lepszego. Ty cały czas ufasz ludziom. Nie pozwól, by pomylili twoją dobroć z głupotą. Nikt nie robi ci żadnej łaski, nie dostajesz pracy w prezencie. Szanuj, Montillo, ale nie poniżaj się, bo chociaż tego nie widać, nie są lepsi od ciebie. Wiem, że muszę dużo pracować. Nie obawiaj się, panienki Barbary. Jest egoistką i czasami bywa okrutna.
Zrobię wszystko, żebyś się na mnie nie uskarżała. Nauczę się. Dobrze. Wracam do kuchni. Niech to zostanie między nami. Jeśli panienka się dowie, co mówiłam, wyrzuci mnie stąd. Biedny pan Abel. Chyba najgorsze, co mógł zrobić, to ożenić się z panienką Barbarą. Jeśli tak mówi, to pewnie ma powody. Czy ten pan Abel Linares jest ładny? Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Monika Kopicka. Czytał Tomasz Knapik. Que tu piel es mar, mi piel es mar, te navegaré, te navegarás, amor mío, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate, imagínate que anclado estoy.